Dobry wieczór Państwu, tu Perły z Lamusa. Jestem jak zawsze w towarzystwie redaktora Zygmunta Kałużyńskiego. Dziękuję Państwu jak zawsze za listy, których mamy sporo, a także za komentarze dotyczące ostatnio prezentowanego w Perłach z Lamusa filmu Pokusa z Marleną Dietrich w roli głównej. Pani Aleksandra Putrament z Warszawy napisała nawet, panie Zygmuncie, że słodka Marlenka oczywiście aktorką nie była. Wytresowano ją w wywracaniu oczami, w noszeniu powiewnych szatek i rozległych kapeluszy, ale szympansice też można wytresować. A co do niefortunnego zdarzenia, jakiego był pan bohaterem na jednym z festiwali filmowych, jak pamiętają może państwo, redaktor Zygmunt Kałużyński obsypał Marlenę Dietrich cukrem z zepsutej cukiernicy. Nasza korespondentka napisała, że nic takiego się nie stało. Osobiście posypałaby solą, pieprzem, a może i polała octem Marlenę. Jest ciekawe, że panie zawsze nienawidziły Marleny. Może dlatego, że zabierała w filmach innym kobietom chłopów. Natomiast adorowały Gretę Garbo, bo była nieszczęśliwa w miłości. I to widzę, że się ciągnie do tej pory. A więc proszę pani, proszę panów, tym razem przedstawimy film, gdzie grają wyłącznie mężczyźni. Nie będzie tego problemu. Spacer w słońcu, Walk in the Sun, film z 1945 roku. Jeden z najdoskonalszych filmów przedstawiających prawdę wojny. Dotyczy desantu wojsk amerykańskich pod Salerno w czasie zdobywania Włoch. Panie Zygmuncie, na czym polega doskonałość tego filmu z punktu widzenia prawdy wojennej, prawdy wojskowej? Dlaczego on jest tak różni się od w końcu bardzo licznych filmów wojennych, jakie na ekranach mogliśmy i możemy oglądać? Przede wszystkim, panie Tomaszu, moje gratulacje. Jest to 26. absolutna premiera w Perłach z Lamusu. Za tym bardziej właśnie szkoda, że dopiero teraz. W związku z tym, co pan powiedział, jest to film absolutnie wyjątkowy. Filmów na temat wojny jest co niemiara. Nawet złośliwi powiadali, że jedyni, którzy wygrali II wojnę światową, to są filmowcy i powinni Adolfowi Hitlerowi być może wystawić pomniczek. Były sezony, na przykład lata 60., że przeszło połowa filmów kręconych i we świecie, i w Związku Radzieckim, i w naszych krajach, były o wojnie. Ale jakie filmy, panie Tomaszu? No były to najczęściej przygodowe filmy po prostu. No niby były też, przepraszam, ponieważ było ich tak dużo, to starano się zrobić o każdym nawet blachym epizodzie kino. Nawet powiedzmy lądowanie pod Anzio, mały przyczółek, wielki film dwugodzinny. Nie mówiąc już o takich kobyłach jak Najdłuższy dzień, który u nas parę razy był pokazywany w telewizji. Film trwający 2,5 godziny, no fantastyczna epika. Ale co my tam oglądamy? Wchodzi generał. Jest to sam Henry Fonda. Pokazuje się głównodowodzący lądowania na plaży, szeryf John Wayne, kto też dowodzi oddziałem desantowym. Sean Connery, główny filmowy specjalista od szpiegów James Bond. Czy to był raczej desant Hollywoodu, a nie desant wojskowy? Nie tylko Hollywoodu, również i powiedzmy salonowców, takich jak Richard Burton, mąż Elżbiety Taylor, który proszę pana znowu gra dowódcę oddziału wojskowego. No, więc czy można uwierzyć w taki film, że to całe Hollywood się zbiegło, żeby dać wycisk hitlerowcom? Jak się chce, panie Zygmuncie, to we wszystko można uwierzyć. Ale na przykład taka epopeja filmowa Wyzwolenie, radziecki film, którym inaugurowano pierwsze szerokoformatowe kino w Polsce, Relax, szereg lat temu, opowiadało historię zwyciężania i drogi na Berlin. Pan przecież brał udział także w tej drodze jako żołnierz drugiej armii. Czy tak było naprawdę, jak w tym filmie? Nie, proszę pana. Filmów, które pokazują prawdę o wojnie, jest szalenie mało. Właśnie dzisiejszy należy do nich. Jest pod tym względem wyjątkowy. Ma pan rację, że kino wojenne poszło albo w stronę propagandy politycznej, właśnie film, o który pan przytacza, jest tego przykładem, albo też widowiska. Tak, wyczyn przygodowy, cyrkowy, dajmy na to, działa na warony. Komando wyspecjalizowanych mistrzów ma zniszczyć placówkę w wysokich górach tylko dla orłów.
Mój przyjaciel Akowiat, zirytowany tym filmem, nazywał go tylko dla osłów. Właśnie no dobrze, z powodu jego fałszerstwa. W takim razie powiedzmy, czym się wyróżnia Spacer w słońcu, film dwugodzinny, który za chwilę zobaczymy, a który opowiada historię 4 godzin wojny tylko, czyli momentu od wylądowania na brzegu do zdobycia pozycji niemieckich. W oryginale zajęło to 4 godziny, w filmie 2. Bo jak wojna wygląda? Wojna nie wygląda tak jak w kinie, to znaczy to nie jest ciekawy, dramatyczny, pełen napięcia spektakl. Jest to w gruncie rzeczy uciążliwy wyczyn techniczny. Wszyscy, którzy byli świadkami wojny, opowiadają, reporterzy na przykład, którzy są dosyć szczerzy, bo przeważnie łżą jak się da tylko, ale jak wygląda batalia? Nieprzyjaciela nie widać nigdy, proszę pana. Parę wybuchów tu i ówdzie. Czołgi przekradają się bokiem, żeby były jak najmniej widoczne. Słychać strzelaninę. W krzakach chyłkiem przemyka się 2 sanitariuszy wynoszących rannego. Jest to w gruncie rzeczy niebezpieczna robota, która w ogóle nie ma żadnej widowiskowości. To, co pan mówi, to pełna samotność, dezorientacja i chaos. Ale przecież nie zawsze chyba tak jest na froncie. Proszę pana, z reguły tak jest. Los żołnierza polega na oczekiwaniu, oczekiwaniu, oczekiwaniu i później krótkie starcie, a zresztą proszę pana, kino jest tylko na... No ale chwileczkę, a ojczyzna, a romantyzm, a czerwone maki pod Monte Cassino. No to teraz pan mówi o tych właśnie, o tym, co widzimy na filmie, a ja mówię o tym, co widzimy, kiedy się jest żołnierzem i kiedy się drepcze w tym błocie, żeby odbyć swoją służbę. Ale proszę pana, kino fałszuje nie tylko filmy wojenne, niech pan weźmie też strzelaniny w westernach albo w filmach gangsterskich. Jak się łupią do siebie, jak się ukrywają, jak przebiegają, jak kule padają dookoła, odpryski i tak dalej. W rzeczywistości takie starcie, jak mówią świadkowie na przykład zamachów w czasie wojny, trwa 0,5 minuty. Ci, którzy padli już, leżą, ci, którzy są ranni, ci, którzy ocaleli, ocaleli, a tutaj wystrzelono nabojów za $1000. Panie Zygmuncie, zastanawiające jest to, jak ten film, który przedstawia, jak pan mówi, prawdę o wojnie, nieefektowną prawdę o wojnie, można było zrealizować w roku 1945, bo wtedy powstał, czyli tuż po zakończeniu wojny. Przecież wtedy były największe tendencje do mitologizowania, a tutaj nagle brutalna prawda. Proszę, to też ten film miał trudności, proszę pana. On się nie od razu pokazał na ekranach, dlatego że cenzura amerykańska zabraniała pokazywania zwłok żołnierzy poległych. Można było pokazać, to jest dziwna niekonsekwencja, ale taka jest widocznie jakaś tam wynikająca z badań opinia cenzury. Na przykład żołnierz, który pada, który jest ranny i pada w czasie ataku, mógł być pokazany. O, ja tutaj mam ciekawostkę. Tutaj są zdjęcia robione w czasie wojny, które mogły być pokazane dopiero grubo po wojnie. To na przykład są zdjęcia ze słynnego magazynu Life, który słynął z dobrych zdjęć reporterskich. No właśnie, ale to jest zdjęcie, które się mogło pokazać dopiero już po zrzuceniu bomby na Hiroshimie poległych żołnierzy na plaży. Albo na przykład takie zdjęcie. W czasie walk pod Olipsk żołnierze, którzy ostrzeliwali z karabinu maszynowego z balkonu, zostają zabici. Co zostało sfilmowane przez autentycznego świadka. Więc ponieważ tutaj mamy w tym filmie na przykład scenę, gdy ów dowódca czołga się, żeby dotrzeć do tej fermy, którą oni mają zdobyć, natyka się na leżącego trupa swojego kolegi. To było niemożliwe do pokazania w czasie wojny. Panie Zygmuncie, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę państwu na rzecz, która być może stanie się niejasna podczas oglądania filmu. Otóż żołnierze rozmawiają pomiędzy sobą o purpurowym sercu. O czymś, co jest dla nich szalenie istotne i co może być ewentualnie nagrodą za zwycięstwo. Purpurowe serce, proszę państwa, to jest odznaczenie za waleczność, amerykańskie odznaczenie, takie virtuti militari, prawda? Tak, tak, owszem, owszem. Proszę pana, ten, skoro już pan mówi tak szczegółowo, to jeszcze jedną rzecz myślę, że może byłoby ciekawe, żeby państwo zobaczyli. Mianowicie autentyczne zdjęcia z lądowania pod Salerno, ponieważ... Czyli właśnie z tej akcji,
O której opowiada, opowiada film. Z tym więc tutaj mamy żołnierzy, którzy wysiadają z łodzi. Tak zaczyna się film. Tak. Później, no tutaj jest, o właśnie, tutaj mamy dwóch sanitariuszy, którzy zajmują się rannym, którego niestety nie udało im się uratować. To jest też zdjęcie, które wówczas się nie mogło pokazać. Brzeg cały okopany, dlatego że armia nie mogła się posuwać naprzód i zrobiła sobie tutaj zabezpieczenia. Tutaj znowu żołnierze, którzy ukrywają się przed wybuchami granatów. Plaża jest pokryta specjalną siatką z drutu, którą kładą ci, którzy pierwsi lądowali, żeby można było przejść po niej łatwiej. Łatwiej iść. Ja myślę, proszę Państwa, że film, który za chwilę zobaczymy, może się stać swego rodzaju aneksem do obchodów 50. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, które przeżywaliśmy niedawno. Co prawda nie opowiada o Monte Cassino, ale o trochę podobnej sytuacji, być może z punktu widzenia żołnierza, który bierze akcję w tak wielkim przedsięwzięciu militarnym, również we Włoszech w podobnym momencie. W związku z tym może uda nam się zobaczyć drugą stronę prawdy o tamtych latach, bo dziś raczej śpiewa się pieśni, przyznaje się medale, ewentualnie dyskutuje się o tym, kto powinien stać w pierwszym rzędzie podczas uroczystości ceremonii 50. rocznicy bitwy. Zobaczmy, jak wtedy walczyło się. Film Spacer w słońcu z roku 1945 wyreżyserował Louis Milestone. Jeszcze jedno słowo, bo ten film, który wyjątkowo, prawdziwie pokazuje zachowanie się i przeżycia żołnierza, jednocześnie, o dziwo, udało mu się pokazać jego sposób myślenia, jego przeżycia. To są te rozmowy, które oni tłumaczą i te piosenki, które nagle tej bardzo brutalnej, surowej prawdzie nadają trochę charakter baladowy. Ja tutaj zresztą mam wydany wtedy zbiór dla armii owych piosenek. Zresztą to są... Śpiewnik wojskowy. Śpiewnik wojskowy układany przez żołnierzy. Te piosenki zresztą Państwo zobaczą. Tutaj one są w tej naszej wersji specjalnie przełożone z podtytułami polskimi. My będziemy oglądać ten film z nutami pod ręką. Państwo bez nut, ale mam nadzieję z dużym zainteresowaniem. Spacer w słońcu. Zapraszamy serdecznie.